obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu. Emocje są niesamowite. Jesteśmy tuż po ślubowaniu, tuż po pierwszych działaniach, jeżeli chodzi o Radę Gminy Kosakowo. Tak więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że dzięki głosom mieszkańców mogłam objąć urząd wójta gminy Kosakowo. Traktuję ten wybór jako wielką służbę, jako wielką misję życiową. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby jak najlepiej służyć mieszkańcom gminy Kosakowo, aby ich zadowolenie z życia w naszej gminie wzrastało każdego dnia. Będzie to priorytet i myślę, że to jest priorytet od pierwszych dni, ale to będzie priorytet całej kadencji, aby zapewnić jak najlepsze warunki dla naszych dzieci, aby mogły swobodnie uczyć się w szkołach podstawowych i przedszkolach. Tak więc już od pierwszych chwil, kiedy tylko właśnie emocje opadną, przystępuję do takiej bardzo ambitnej misji, aby wypracować jak najbardziej optymalne rozwiązania, jeżeli chodzi o ograniczoną liczbę miejsc w szkołach podstawowych.